Jopaj, cześć, siemanko, widzę, w tym odcinku pozwa mi jak zdobyć sobie 5 darmowych itemów, w tym plecak, emotki oraz graffiti i jeszcze inne rzeczy kosmetyczne w Fortnite, ale zanim to zachęcam was do subskrybowania tego kanału wraz z Węczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale, no i żebyście pomogli mi wbić 9000 słów do końca maja. Mam nadzieję, że nam się to uda, a ja nie przedłużając zapraszam was do odcinka. Także item, który możemy zdobyć za darmo, o czym wam powiedziałem we wstępie, są z okazji FNCS-ów, które już się, tak na dobrą sprawę, rozpoczęły jakieś około 5 dni temu lub 6, dokładnie nie pamiętam, ale Epic Games odpalił te dropy dopiero wczoraj. No i aby je zdobyć, musimy sobie przejść na Twitcha. No i jesteśmy już na Twitchu, no i jak widzicie tutaj, jeżeli wejdziemy sobie w dropy, we wszystkie kampanie, tutaj mamy Fortnite i mam FNCS Chapter 3 Sezon 2. I teraz pewnie powiecie, no okej, wszystko spoko, elegancko, ale jak w ogóle te dropy sobie zdobyć? Także musimy sobie po prostu oglądać przez pół godziny streama u streamera, który ma włączone dropy. Czyli w Polsce będzie to Jacob, Kuelenek oraz Kubix. U jednego z tych trzech streamerów będziemy musieli przez przynajmniej pół godziny oglądać transmisję z FNCS-ów. I w ten sposób od 6 maja do 9 maja zdobędziemy sobie te dwie emotikonki. Następnie plecak. Moim zdaniem ten plecak to jest po prostu najlepsza rzecz z tych wszystkich dropów, które możemy zdobyć i jego można zdobyć od 20 do 23 maja. Natomiast loading screen i spray będziemy mogli zdobyć od 28 maja od godziny 17 do poniedziałku 30 maja. I co ważne, żeby dostać loading screen, to nie wystarczy 30 minut, natomiast 1 godzina, żeby go odblokować. Oczywiście, jak widzicie, wchodząc tutaj do QLN na streama, na czacie transmisji tutaj wyskoczy nam dropy na Twitchu, zdobywaj nagrody oglądając QLN-ek, jak QLN-ek gra w Fortnite. No i gdy klikniemy zobacz szczegóły, to przeniesie nas na tą stronę z dropami. Tutaj będzie nam pisało, ile czasu już, że tak powiem, obejrzeliśmy, żeby dostać właśnie tą emotikonkę. Oczywiście trzeba połączyć swoje konto Twitch z kontem Fortnite. Jak to zrobić? No wystarczy, że przejdziecie sobie na stronę Epic Games. Jeżeli już jesteśmy na Epic Games, przejdziemy sobie w zakładkę Connections, tutaj następnie i Accounts. No jak widzicie, tutaj mamy Twitch. Oczywiście musimy połączyć właśnie nasze konto z Twitchem. No i w ten sposób będziemy mogli zdobywać sobie tutaj te nagrody. Jeszcze mam jedną ważną informację co do tych właśnie dropów. Jeżeli będziemy mieli 100% i klikniemy odbierz, to nie dostaniemy tych dropów w tym momencie, ponieważ Epic Games ma właśnie problemy z przyznawaniem tych nagród graczom, ale jeżeli tylko je naprawią, no to te przedmioty trafią właśnie do szafek graczy, którzy je odebrali. Jak widzicie, jeszcze wchodząc tutaj w nasz kanał w dropy, jak widzicie, mam 3% postępów do uzyskania dropów z gry Fortnite. No i będąc jeszcze na Twitchu, zapraszam was wszystkich serdecznie na mojego Twitcha i powiesz podkła. Teraz prowadzę daily stream do końca roku, także zachęcam do followowania, w sumie nie zachęcam, a tutaj, że tak powiem, nalegam, żebyście followowali i oglądali streamki. To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on wam się spodobał, trzymajcie się i cześć.